Dobry wieczór Państwu. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Edyta Stępczak, dziennikarka, działaczka humanitarna, autorka książki Burka w Nepalu. Boże, mój stres. Burka w Nepalu nazywa się Sari. I dzisiaj będziemy rozmawiać z autorką właśnie o tej książce. Natomiast zaczniemy troszkę nietypowo, ponieważ zaczniemy od prezentacji, dopiero później przejdziemy do pytań i do pytań ze strony Państwa również. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim zacznę, chciałabym podziękować organizatorom za zaproszenie, za zorganizowanie tego spotkania i oczywiście Państwu za przybycie. Tak licznie jestem zaskoczona, tym bardziej, że aura nie sprzyja wychodzeniu z domu, także bardzo Państwu dziękuję. Ja nazywam się Edyta Stępczak i zapraszam na opowieść o nieznanym obliczu Nepalu. Dziennikarz, korespondent, znawca Azji Wojciech Giełżyński napisał kiedyś: opowiadać o Nepalu można w tonacji albo zachwytu, albo żartu, albo niesamowitości. Ton obiektywistyczny zupełnie nie pasuje do tego przedziwnego kraju. To byłoby tak, jakby baśń napisać językiem traktatu naukowego. To bardzo często wśród autorów piszących o Nepalu, bo patrzą na ten kraj przez różowe okulary. I trudno im się dziwić. Bardzo łatwo jest ulec urokowi tego kraju, przede wszystkim piękno Himalajów. W polskiej świadomości Nepal to wyłącznie Himalaje. Wiedza o tym kraju ogranicza się do górskich wypraw i wędrówek opisywanych w konwencji literatury podróżniczej. Jest to wiedza dość ograniczona, tym bardziej, że sam gatunek literatura podróżnicza rządzi się swoimi prawami, to znaczy opisuje zwykle dane miejsce z jak najbardziej atrakcyjnej perspektywy. Mi też Nepal kojarzył się wyłącznie z Himalajami. O podróży do tego kraju marzyłam już w szkole średniej, kiedy zaczęłam się wspinać, a pojechałam tam po raz pierwszy na studiach, właśnie powodowana chęcią zobaczenia Himalajów. Nepal nie zawiódł. Znalazłam tam wszystko to, po co pojechałam, a nawet to, czego nie szukałam, bo w moim przypadku okazało się, że jeszcze większe wrażenie niż himalajskie szczyty zrobiły na mnie warunki życia tamtejszych ludzi. Nepal był pierwszym krajem globalnego południa, czy w starej nomenklaturze powiedzielibyśmy trzeciego świata, który odwiedziłam i wywarło to na mnie przeogromne wrażenie. Pod względem średniej wzrostu Nepalczycy to jeden z najniższych narodów świata. A paradoksalnie to oni przesłonili mi Himalaje. Można powiedzieć, że pojechałam do Nepalu jako miłośniczka gór, ale wyjeżdżałam stamtąd już jako aktywistka. I z postanowieniem, że wrócę tam któregoś dnia, ale w innej roli, w innym charakterze, do pracy społecznej. I to udało mi się 8 lat później. Kiedy zamieszkałam w Nepalu, poczułam się oszukana tym wizerunkiem Nepalu jako Shangri-La, czyli kraina wiecznej szczęśliwości. Wizerunkiem, którym przecież karmiłam się i ekscytowałam przez lata. Wizerunkiem, który właśnie powielała literatura górska, literatura podróżnicza. Oczywiście nie było to oszustwo, a jedynie bardzo atrakcyjny, ale też bardzo wąski wycinek tamtejszej rzeczywistości. Kiedy tam zamieszkałam, zaczęłam odkrywać inne, nieznane mi dotąd oblicze Nepalu, poznawać ten kraj z pozagórskiej perspektywy. Pomysł książki zrodził się już na początku, kiedy zaczęłam współpracę z organizacjami pozarządowymi, głównie tymi działającymi na rzecz kobiet i dzieci. I kiedy zaczęłam sobie zdawać sprawę z wyzwań, jakim stawiają czoła nepalskie kobiety, góry skarlały, a tym samym chwała z ich zdobywania. A w moim odczuciu prawdziwa walka toczyła się nie w tak zwanej strefie śmierci, a więc na 8000 metrów, ale na nizinach. I nie o sportowy rekord, a o godność, o podstawowe prawa człowieka. Nepalskie przysłowie mówi: urodzić się kobietą to przekleństwo, to oznaka złej karmy. Gdybyśmy chcieli opisać sytuację Nepalek w jednym zdaniu, wystarczyłoby powiedzieć, że
Główną przyczyną śmierci kobiet w wieku produkcyjnym jest samobójstwo. Szacuje się, że około 80% Nepalek cierpi z powodu jakiejś formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, kulturowej. Sprawcami tej przemocy są najczęściej najbliżsi członkowie rodziny, to znaczy mąż, teściowie, rodzice, a także państwo przez dyskryminacyjne przepisy. Ale musimy tutaj dokonać bardzo ważnego rozróżnienia. Otóż Nepal jest krajem wieloetnicznym, wielorasowym, wielokulturowym, wielowyznaniowym, wielojęzykowym. A stopień dyskryminacji wobec kobiet zależy od tego, z jakiej grupy etnicznej i wyznaniowej pochodzą. Zasadniczo kobiety, które należą do tybeto-birmańskich grup etnicznych, wyznających buddyzm, cieszą się znacznie większą swobodą niż te należące do systemu kastowego, a więc wyznające hinduizm. Bo można powiedzieć, że za opresję wobec kobiet w Nepalu w znakomitej mierze odpowiada hinduizm. To znaczy nie sama religia, ale jej interpretacja, jakiej dokonali brahmini, czyli najwyższa kasta kapłani. Bo naukowcy są zgodni co do tego, że święte pisma hinduizmu, czyli Wedy, Purany, były względnie liberalne w stosunku do kobiet. To dopiero owa tendencyjna wykładnia tych pism, jakich dokonali kapłani, brahmini, wyrządziła kobietom wielką krzywdę. To znaczy upowszechniła ich wizerunek jako słabych, zależnych, głupich, gorszych, niegodnych, nieczystych. A w społeczeństwie tak dewocyjnie religijnym, jakim jest nepalskie, teorie głoszone przez kapłanów są przyjmowane w sposób bezkrytyczny, nie tylko zresztą w Nepalu. I ta interpretacja świętych pism zainspirowała z kolei pisma świeckie, to znaczy literaturę, poezję, ludowe pożekadła. W ten oto sposób tenże wizerunek społeczny, kulturowy kobiety i jej rola w rodzinie, w społeczeństwie był przekazywany z pokolenia na pokolenie. W Nepalu wszystkie imiona mają znaczenie, zarówno męskie, jak i żeńskie. Z jednej strony odzwierciedlają najważniejsze, najbardziej pożądane cechy charakteru tak kobiet, jak i mężczyzn, a z drugiej społeczne role, jakie mają oni w życiu do spełnienia. Imiona męskie kładą nacisk na takie atrybuty jak mądrość, odwaga, a mężczyzna jest więc panem tego, władcą owego, jest nieustraszony. Natomiast imiona żeńskie zwracają uwagę na te cechy charakteru usposobienia kobiety, które ułatwiają mężczyźnie kontrolę nad nią. To znaczy, idealna Nepalka powinna być dobrze ułożona, uległa, pokorna, moralna, czysta. Najlepiej, gdyby przy tym wszystkim była jeszcze piękna. Wśród moich rozmówczyń znalazły się kobiety, które padły ofiarą wykluczenia społecznego, a więc systemu kastowego. Kobiety, które przeżyły próbę zabicia ich przez męża i teściów przez oblanie je naftą i podpalenie żywca. Kobiety, które przetrwały emigrację zarobkową do którychś z państw Zatoki Perskiej, zwanej łożem śmierci dla zatrudnionych tam kobiet, najczęściej w charakterze pomocy domowej, eksploatowane i gwałcone przez swoich pracodawców, skądinąd bogobojnych muzułmanów. Kobiety, które zostały sprzedane do burdeli. Szacuje się, że tylko do Indii sprzedawanych jest rocznie około 12 tysięcy Nepalek, ale wiadomo też, że są to szacunki znacznie zaniżone. Z setek rozmów dowiedziałam się, że Nepalki żyją w ubezwłasnowolnieniu. Najpierw decyzje podejmują za nie synowie i rodzice i bracia, a później mąż i teściowie. I nie chodzi tylko o te najważniejsze w życiu kwestie, jak wybór partnera czy drogi życiowej, ale o tak błahe w naszym przekonaniu sprawy, jak wyjście samej z domu,
czego nadal wiele Nepalek nie może robić bez pozwolenia swoich męskich krewnych. Nepalki też rzadko dysponują zarobionymi przez siebie pieniędzmi. Nawet jeżeli mają tyle szczęścia, że mogą realizować się w pracy poza domem. Nie mają też żadnego wpływu na planowanie rodziny. Ani na to kiedy, ani ile razy zajdą w ciążę. Będą rodzić tak długo, aż pojawi się upragniony syn. A to dlatego, że córka jest uważana jako wypadek przy pracy w staraniach o syna, za straconą inwestycję. Wychowywanie córki jest postrzegane w Nepalu jako podlewanie czyjegoś ogrodu, jak mówią Nepalczycy. A to dlatego, że po ślubie kobieta wyprowadza się do domu męża. Odtąd będzie dbała o niego, o jego rodziców. I z punktu widzenia jej własnych rodziców, oni nie mają już z niej żadnych korzyści. Nie mogą z niej czerpać żadnego pożytku. A dodatkowo jeszcze muszą sfinansować jej posag. Preferencja posiadania syna jest zjawiskiem powszechnym w Azji, a w Nepalu jest uzasadniona kulturowo, ekonomicznie i religijnie. Syn w rodzinie oznacza, że pobłogosławili nas bogowie. Tym samym zyskujemy prestiż w oczach sąsiadów, społeczności. Syn dba o ciągłość rodu, przekazując potomstwu swoje nazwisko. Córka nie ma takiej władzy. Po ślubie to syn zostaje z rodzicami, dba o nich, a na starość jest wręcz ich jedynym zabezpieczeniem, dlatego że w Nepalu nie istnieje jeszcze powszechny system ubezpieczeń społecznych, a więc emerytur i innych świadczeń socjalnych. Ale co być może jeszcze ważniejsze w tym, jak już wspomniałam, dewocyjnie religijnym społeczeństwie, jest właśnie argument religijny. Otóż zgodnie z nakazami hinduizmu, religii dominującej w Nepalu, to na synu spoczywa obowiązek dopełnienia rytuałów pośmiertnych, po śmierci rodziców, bez których ich dusza nie przejdzie do innego świata. Można więc powiedzieć, że syn jest przepustką rodziców do nieba. W tym kontekście łatwiej nam zrozumieć, a może trudniej zaakceptować, ale łatwiej zrozumieć, skąd bierze się preferencja posiadania syna. Innymi słowy, syn jest po prostu dla rodziców inwestycją nie tylko w życie doczesne, ale i w życie wieczne. Sęk w tym, że hołubienie syna wiąże się z dyskryminowaniem córki i zwykle na wszystkich poziomach, nawet tym najbardziej elementarnym, czyli wyżywienia. Dawniej istniał zwyczaj karmienia córek dopiero po nakarmieniu synów, ale do dzisiaj współczynnik niedożywienia wśród dzieci do lat 5 jest wyższy wśród dziewczynek niż wśród chłopców. Córki są też dyskryminowane, jak chodzi o dostęp do edukacji. Nadal w wielu nepalskich domach istnieje przekonanie, że wszystkiego, co kobiecie potrzebne do życia, to znaczy umiejętności prowadzenia domu, nabędzie od swojej matki, która także nie chodziła do szkoły. Po co jej więc formalna edukacja? Zbyt wysokie wykształcenie mogłoby być dla takiej dziewczyny w przyszłości wręcz czynnikiem dyskwalifikującym. Byłoby jej trudno znaleźć męża, dlatego że przyjęło się, że żadna Nepalka nie powinna być lepiej wykształcona od swojego męża. Syn z kolei powinien się kształcić choćby po to, żeby w przyszłości jego notowania na rynku matrymonialnym były wyższe i żeby jego rodzice mogli domagać się wyższego posagu od rodziców panny młodej. Na córki też nakłada się duży ciężar obowiązków domowych. Już 5-6-letnie dziewczynki muszą pomagać w domu, to znaczy sprzątać, zajmować się młodszym rodzeństwem, wypasać bydło, zaopatrywać domostwo w wodę z rzeki czy studni. Od synów nie wymaga się takiego wkładu na rzecz gospodarstwa domowego i nie ogranicza się ich swobody. I mimo takiego wielkiego wpływu córek na rzecz rodziny, traktuje się jako członka rodziny drugiej kategorii. Bardzo trudna jest także sytuacja wdów, do tego stopnia, iż uważa się, że wdowa jest pogrzebana za życia. Postrzega się ją jako zły omen, uważa się, że przynosi nieszczęście,
Powinno więc unikać dla dobra wszystkich takich uroczystości jak zaręczyny, śluby, narodziny. Izoluje się ją tym samym z życia towarzyskiego i obrzędowego rodziny. Często też wdowy obwinia się za śmierć męża, bez względu na to, co było rzeczywistą przyczyną jego zgonu, poświadczoną przez lekarzy w sposób jednoznaczny, a więc nie pozostawiający miejsca na podyktowanie przesądem interpretacje. Istnieje też bardzo rozbudowana wdowia etykieta, to znaczy do końca życia wdowa powinna przestrzegać surowej diety, unikać kolorowych strojów, biżuterii, ozdób. I ten surowy, purytański wizerunek jest niejako pokutą kobiety za to, że przeżyła swojego męża. Bo dobra Nepalka powinna odejść przed swoim mężem. Liczba wdów w porównaniu z liczbą wdowców w tej samej grupie wiekowej jest około trzykrotnie większa. A to dlatego, że istnieje społeczne przyzwolenie nie tylko na ponowny, ale wręcz bardzo szybki ożenek wdowca. Ktoś przecież musi zająć się nim, jego rodzicami, jego domem, dziećmi. Prawo nie zabrania kobiecie ponownego zamążpójścia, ale robi to obyczaj. Żeby ochronić kobiety, ustrzec je przed tym ostracyzmem, na jakie skazuje je wdowi status, społeczność Newarów, a więc rdzennych mieszkańców Doliny Katmandu, wykształciła zwyczaj ichi. Jest to ceremonia, która polega na symbolicznym wydaniu za mąż kilkuletnich dziewczynek za boga Narayana, jednego z głównych bóstw panteonu hinduizmu, pod postacią owocu z drzewa Bel. W ten sposób, nawet jeżeli w przyszłości umrze ziemski małżonek takiej kobiety, ona nigdy nie będzie wdową, dlatego że pozostaje zamężna z nieśmiertelnym bogiem. Widzimy więc, że dyskryminacja kobiet w Nepalu zaczyna się już w kołysce, a kończy dopiero na stosie kremacyjnym, ale w rzeczywistości zaczyna się już wcześniej. Żeński zarodek czy płód bywa usuwany tylko i wyłącznie ze względu na płeć. Kobietobójstwo też jest zjawiskiem powszechnym w Azji, ale słyszymy o nim raczej w kontekście Chin i Indii, prawda? Nigdy Nepalu. Tymczasem i tutaj ten proceder jest na tyle powszechny, że zabroniono badań USG, a lekarzom grozi kara za zdradzenie rodzicom, ujawnienie rodzicom płci dziecka. Miało to na celu ochronę życia kobiety. Niestety przyniosło mizerne rezultaty, dlatego że praktyki te zaszły po prostu do podziemia. Do niedawna Nepalki żyły krócej od mężczyzn, dopiero w ostatnich latach ta tendencja się odwraca. A było to skutkiem owego społecznego i kulturowego wizerunku kobiety, o którym powiedziałam na początku, który usprawiedliwia przykładanie mniejszej wagi do dbałości o kobiety i przeznaczanie na nie mniejszej części domowego budżetu. Jeden z rozdziałów książki poświęcam także ludziom młodym, nie tylko kobietom, także młodym nepalskim mężczyznom. Jest to temat także bardzo obszerny i pozwolę sobie przeczytać Państwu kilka fragmentów, które dzięki którym pozwolą się, zorientują się Państwo w tej problematyce. Młodzi ludzie w Nepalu znajdują się w sytuacji granicznej, pomiędzy epokami. Ta bardzo niefortunna pozycja w rozkroku między tradycją a nowoczesnością wywołuje w nich wewnętrzny konflikt. Już zrodziły się oczekiwania, pragnienia i dążenia, ale jeszcze nie puściły więzy, które uniemożliwiają ich spełnienie. Rażący kontrast między tradycją kultywowaną na co dzień przez pokolenie ich rodziców, a postępem, do którego sami aspirują, sprawia, że napięcie między tymi dwoma światami jest olbrzymie, a kolizja wyjątkowo dramatyczna.
Brak świadomości i skali porównawczej redukuje poziom potrzeb. Niewiedza chroni przed konfliktem wewnętrznym. Spotkałam młodych ludzi, którzy nie znając innego modelu życia, nie wiedząc jak może być, w pełni akceptują to, jak jest. To najlepszy ze scenariuszy, bo jedyny, z jakim mieli styczność. Są z nim pogodzeni, ba, wręcz szczęśliwi. Ale perspektywa wielu młodych osób, które nasiąknęły obcymi wpływami, wzorcami czerpanymi z zagranicznych filmów i internetu, jest inna. Tym ludziom ich własna kultura i styl życia wydają się wstydliwie prostackie i żenująco ubogie. Wulgarnie banalne, płaskie, bez polotu, rozczarowujące. To rodzi w nich uwierający dysonans. Paradoksalnie ten konflikt podsycają rodzice, wysyłając dzieci do szkół w Ameryce, Wielkiej Brytanii czy Australii. W obcych krajach młodzi Nepalczycy chłoną nowe idee, poznają inne wartości, obcują z prawami człowieka, wolnością wyboru, równością płci i szans. A po powrocie do kraju czeka na nich wybrany przez ojca partner życiowy i zaplanowana co do joty przyszłość. Dominujące w nepalskiej kulturze wartości stawiają młodego człowieka wobec wyboru między wolnością jednostki, a narzucanymi jej przez społeczeństwo ograniczeniami. Indywidualne pragnienia są tłumione na rzecz powszechnie akceptowanego zachowania. Jest to wyrzeczenie, poświęcenie, na jakie godzą się dzieci na żądanie rodziców. Rodzice stosują wszelkiego rodzaju szantaż emocjonalny, żeby wymusić posłuszeństwo wobec ich woli i planów, jakie mają względem swoich dzieci, opowiada mi Zangbo Sherpa, 26-letni pilot, także wykształcony za granicą. Odpowiedź na pytanie, dlaczego młodzi się nie buntują, jest wbrew pozorom bardzo prosta. Nie mieści im się to w głowach. Nie biorą takiej możliwości pod uwagę. Niepodlegające dyskusji posłuszeństwo rodzicom wpaja się im od dziecka. Tak ukształtowana mentalność nie dopuszcza buntu do głosu. Nie pozwala mu rozkwitnąć. Co więcej, podporządkowanie rodzicom nie wygasa z wiekiem, ale nie jest przypisane jedynie pewnemu etapowi w życiu, czyli dzieciństwu, ale wynika z hierarchii. Zatem tak długo, jak żyją rodzice, tak długo dzieci obowiązuje posłuszeństwo wobec nich. W tym ubogim kraju wolność jednostki jest rzadziej dostępnym dobrem luksusowym niż bogactwo. Ale Burka to przede wszystkim opowieść o kobietach i nie tylko ofiarach przeróżnych form przemocy. Nepalki to też Amazonki, wspaniałe, silne, kreatywne kobiety. O nich także pisze, o organizacjach, którymi kierują, o projektach, które prowadzą. To kobiety, które zyskały uznanie na świecie za swój wkład w walkę o prawa kobiet i szerzej o prawa człowieka. Na przykład widoczna tutaj Indira Ranamagar, uznana przez stację BBC za jedną z najbardziej inspirujących kobiet świata. Czy Jerimaya Tamang, nagrodzona przez amerykański Departament Stanu za swój wkład w walkę ze współczesnym niewolnictwem. Te i wiele innych kobiet są bohaterkami tej książki. Kolejny wątek, bardzo ważny wątek, który chciałam poruszyć, to w jaki sposób nazywana jest rzeczywistość i jakie są tego konsekwencje. W Nepalu wiele form przemocy jest nazywanych tradycją. Do początku XX wieku był to zwyczaj sati, czyli obowiązek samospalenia się kobiety na stosie, na którym płonęły szczątki jej zmarłego męża. Teraz, o ile kremacja, spalenie na stosie jest normalnym obrządkiem w kulturze hinduizmu, sati polegało na zmuszaniu kobiet do popełnienia samobójstwa po to właśnie, aby nie przeżyły swoich mężów. Współcześnie jest to na przykład kamaya, czyli nepalska odmiana pracy niewolniczej, czy caupadi. Jest to zwyczaj izolowania kobiet w trakcie miesiączki, żeby w tym nieczystym, jak się uważa rytualnie, czasie nie kalały przestrzeni domowej. Czy gufa basny. To jest zwyczaj izolowania dziewczyny.
izolowanie dziewczynek przez 12 dni w ciemnym pomieszczeniu, bez dostępu światła dziennego, podczas pierwszej w ich życiu miesiączki. Te i wiele innych praktyk jest nazywanych w Nepalu tradycją. I przez to semantyczne upudrowanie codziennie cierpi w tym kraju wiele kobiet i dziewcząt. Dlaczego? Dlatego, że z tradycją się nie walczy. O tradycję się dba, tradycja się kultywuje. Dlatego tak ważne jest to, w jaki sposób nazywamy rzeczywistość. Zmiany nadchodzą, nie tak szybko, jakby sobie tego życzyły kobiety, ale nadchodzą. Na przykład dokonują się w warstwie prawnej. Pojawiają się przepisy teoretycznie korzystne kobietom, ale nadal często bywają ignorowane. Dlaczego? Dlatego, że za ich egzekucję, za wprowadzanie w życie tychże przepisów odpowiadają urzędnicy, czyli w Nepalu są to mężczyźni, w dodatku przedstawiciele najwyższych kast, Bahum Chetri, które to kasty uważają się za strażników tradycji. Nie tylko więc nie są agentami zmiany, ale wręcz działają hamująco na wszelkie nowinki, na wszelkie właśnie zmiany. Dlatego więc zmiany powinny się dokonywać na wielu polach jednocześnie. Nie tylko w warstwie legislacyjnej, ale przede wszystkim w mentalności. A kluczem do zmiany mentalności są zmiany w języku. Dlatego powtórzę, tak bardzo ważne jest to, w jaki sposób nazywamy rzeczywistość. Pozwolę sobie przeczytać jeszcze jeden króciutki fragment właśnie na temat zmiany. Kiedy wybitna znawczyni Tybetu, badaczka buddyzmu, eksploratorka i pisarka Aleksandra David Neal skończyła 100 lat, złożyła wniosek o nowy paszport, gdyż planowała kolejną podróż. Zmiany społeczne inicjują jednostki, ludzie o nieujarzmionej wolności osobistej, z której nie wyrastają z upływem lat. Duchowo i mentalnie nie są umocowani w konkretnym momencie dziejów, nie są produktem swoich czasów ani społeczeństwa, w jakim żyją. Wyprzedzają swój czas i jego ograniczenia. To rara aves, obecne w każdej epoce. Także kobiety, jak Aleksandra David Neal, Wanda Rutkiewicz, Nellie Bly, Amelia Earhart, Gertrude Bell i tyle innych. Zanim ich śladem ruszą tłumy, minie kilkadziesiąt lat, bo do powszechnej zmiany trzeba czasu, przygotowania gruntu, wypracowania sprzyjających okoliczności. Moment, w którym ekstrawagancja staje się normą, dożywa długo. Ale koniec końców zmiana zawsze nadchodzi. Tym optymistycznym, mam nadzieję, akcentem chcę podsumować pierwszą część naszego spotkania. Teraz bardzo Państwa serdecznie zachęcam do zadawania pytań, do rozmowy. Jestem tu Państwa dyspozycji, także skorzystajmy z tej okazji. Ja tylko mogłam hasłowo przedstawić Państwu, o czym piszę w książce. Nie jestem w stanie opowiedzieć o kondycji Nepalek społeczno-kulturowo-religijno-prawnej szczegółowo, także myślę, że na tej podstawie tej zajawki możemy teraz kontynuować rozmowę. Gdyby ktoś z Państwa się nie ośmielił zadać pytania tutaj na sali, to zachęcam do kontaktu facebookowego. Kto z Państwa ma dostęp, korzysta, to jest fanpage książki, który ja obsługuję. Także wszystkie wiadomości trafiają do mnie, na wszystkie odpowiem. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się podzielić opinią na temat książki, spotkania, czy ma jakieś zapytanie, gorąco zachęcam do kontaktu. Przyznaję, że Pani książka odczarowała moje pojęcie Nepalu. Jakiś czas temu mieliśmy spotkanie poświęcone też wspinaczkom wysokogórskim, właśnie Himalają, pamięci Tadeusza Piotrowskiego. I to był... Ten mikrofon naprawdę nie działa. Okej. Fajnie. Nie, zaraz jeszcze mamy kolejny. I przyznaję, że to był zupełnie inny Nepal. To był Nepal, właśnie to, o czym Pani mówiła na początku. Ośmiotysięczniki, szepowie, bo w zasadzie o nich też słyszymy tak naprawdę.
I sari, która się kojarzy z zwiewną tkaniną piękną, kolorową, dającą wolność tak naprawdę, to tutaj, tak jak w pani tytule jest, to tak naprawdę to jest ta burka, która osacza i spod której nic nie widać i nie ma prawa kobieta głosu. Więc to jest takie zupełne odczarowanie. Ja sobie musiałam tę książkę bardzo mocno dawkować. Byłam też przerażona tymi danymi statystycznymi i to właśnie przemocą, skalą przemocy, plus jeszcze wszelkie inne informacje, które pani tutaj zamieściła, ale no właśnie, aż ciężko uwierzyć, choć co jakiś czas czyta się jakieś artykuły dotyczące kobiet w tej Azji, która jest dla nas tak naprawdę bardzo atrakcyjna. To, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, gdzie jeździmy teraz na egzotyczne wycieczki, oglądamy, gdzie widzimy tylko jakiś tam fragment tej rzeczywistości i ciężko nam się pogodzić z tym, co tak naprawdę tam się dzieje. Chciałabym wrócić do początku tej pani wyprawy, bo jest mi trudno, bo pani bardzo dużo tutaj rzeczy opowiedziała już w swojej prezentacji, ale tak, pojawiła się pani w Nepalu, chciała chodzić po górach, i trafiła pani na tę taką codzienną, okrutną też rzeczywistość. Myślę, że nie było pani tak łatwo odkrywać kobiety, kolejne kobiety, które pani poznawała, ponieważ one są tak naprawdę zamknięte i nienauczone tego, żeby mówić o sobie. Jak to było na początku tej drogi? Bo spędziła tam pani przecież 5 lat, zbierając dokumenty, rozmawiając. Tak, są bardzo ważne wątki, które pani poruszyła. Dziękuję za to pytanie. Ja chciałabym może na początku nie chciałabym, żeby państwo się zniechęcili do Nepalu. Ja zaczynam książkę od słów, że opresja wobec kobiet nie jest widoczna na pierwszy rzut oka. Jeżeli państwo pojadą do Nepalu, czy ci z państwa, którzy może byli, wiecie, że tak właśnie jest, naprawdę trzeba szukać, żeby tą opresję zobaczyć, poczuć, żeby spotkać te kobiety. To nie było takie oczywiste, ani nie było to powolnym procesem. Wymagało zyskania, po pierwsze wymagało woli, bo każdy z nas chyba chcę mieć jedno takie miejsce na świecie, które jest idealne, prawda? Stąd ten mit Shangri-La, Krainy Wiecznej Szczęśliwości, utrzymuje się tak długo, dlatego że jakoś jest to nam potrzebne. I dla wielu z nas, dla mnie także, Nepal był takim miejscem. Ja pojechałam tam po raz pierwszy właśnie jako turystka na trekking. Tam przeszłam taką standardową drogę, czyli właśnie jeździłam po Nepalu turystycznie i nie miałam pojęcia, że jest jakaś inna warstwa do odkrycia, że są jakaś inna rzeczywistość. I co więcej, czytając przed pierwszą podróżą do Nepalu, przez kilkanaście lat czytałam o tym kraju. Wszystko, co było tylko dostępne na rynku. Najpierw po polsku, później dominując inne języki, też w literaturę obcą. I w każdym języku spotkałam się z tym samym powielaniem mitu. Więc byłam nawet w przypadku utytułowanych dziennikarzy, którzy nie są bajkopisarzami, nie powinni być, a nawet oni ulegli urokowi Nepalu i tak jak powiedziałam na początku, trudno im się dziwić, natomiast nie było to ich zadanie, żeby ulec urokowi, natomiast tak się stało i ja z tym przeświadczeniem budowanym nie tylko na opowieściach podróżników, himalajstów, ale także dziennikarzy, pojechałam tam i byłam bardzo zawiedziona, że w ten sposób mnie właśnie oszukano. Znam osoby, które
decydują się nie poznać prawdy, bo nie chcą ponosić kosztu tej prawdy, która jest, no po prostu tracimy ten zakątek na ziemi, który jest taki idealny i chcemy, żeby Nepal nadal kojarzył nam się z powiewającymi flagami modlitewnymi na wietrze, z szerpami uśmiechniętymi, prawda, dobrodusznymi i tak dalej. To, jak wspomniałam, to też jest prawda o Nepalu, ale jest to jakiś wycinek. Tylko też chcę mocno podkreślić, że moją intencją nie jest zniechęcić nikogo z Państwa do podróży do Nepalu. Nepal potrzebuje turystów. Turystyka jest jedną z głównych gałęzi gospodarki. Każda podróż do Nepalu jest bezpośrednią formą pomocy. Pieniądze trafiają bezpośrednio do tragarza, przewodnika, właściciela restauracji, taksówkarza itd. itd. Jest to pomoc, którą możemy im ofiarować. Pomoc, która nie jest jałmużną, bo oni chcą pracować. Więc zachęcam Państwa, kto tylko może przyjechać, to jest doskonały kraj na podróż, na przygodę. Podróżowałam troszkę po Azji i nigdzie się tak dobrze nie czułam jak w Nepalu. To ludzie właśnie powodują, że tak dobrze się tam czułam. Był to, dlatego zostałam tak długo i dlatego szukam możliwości powrotu, prawdopodobnie na zawsze. Więc proszę mi wierzyć, że oprócz tej rzeczywistości, której nie widać na pierwszy rzut oka, będzie też ten Nepal naukowy, który wielu z nas chce zobaczyć i ma prawo zobaczyć, dlatego że bardzo ciężko pracujemy cały rok, odkładamy na wakacje, chcemy odpocząć i Nepal rzeczywiście jest doskonałym krajem do tego, żeby właśnie odpocząć, żeby na przygodę, na wyprawę. Więc tutaj chcę to bardzo mocno podkreślić. I wracając do drugiej części pytania, zaczęłam, nie było to dla mnie łatwe, kiedy zaczęłam zdawać sobie sprawę z tego, że jest jakieś drugie dno, to były takie impulsy. Już pod koniec pierwszego mojego turystycznego pobytu to były takie drobne incydenty. Na przykład zauważyłam, nie miałam pojęcia o skali wykluczenia społecznego, o tym, czym na co dzień jest system kastowy. I w praktyce zaczęłam się o tym dowiadywać, siedząc przy stole, obserwując w trakcie trekkingu, gdzie przewodnik, owszem, przewodnik grupy siadał z turystami, podbał o nich, zamawiał dla nich posiłki, zabawiał i tak dalej, informował, jaki będzie przebieg trasy następnego dnia, ale już tragarze nigdy nie zasiadali do wspólnego stołu, siedzieli osobno jako niżsi statusem. Kobiety, które tak, wprawdzie w bardzo kolorowych, zajawnych szatach, które w żaden sposób nie przypominają burki, która rzeczywiście jest tym wizualnym symbolem dla nas ujarzmienia kobiet, które niosły ciężkie ładunki, a za nimi kroczył mąż z rękami założonymi do tyłu i tak dalej, i tak dalej. Takie drobne incydenty, które powodowały, że zaczęłam rozumieć, że tam musi być jakaś inna rzeczywistość i postanowiłam wrócić, żeby nie tylko pracować społecznie, ale też zacząć zbierać materiał do książki, to znaczy poznać tą drugą część, tą pozagórską rzeczywistość Nepalu i później opowiedzieć ją Państwu między innymi. I te spotkania z kobietami, nie tylko z kobietami, bo 5 lat to oczywiście setki, jeżeli nie tysiące rozmówców i kobiet i mężczyzn,
I tutaj też trudno mi o wszystkich spotkaniach powiedzieć, ale może ważne będzie w tym miejscu to, że ja też byłam bardzo dobrze traktowana, jak chodzi w czasie mojej pracy reporterskiej. To znaczy poznałam tą opresję wobec kobiet w opowiadaniach, natomiast ja jej nie doświadczyłam. Nepalczycy są jak Polacy, gość w dom, Bóg w dom, więc ja byłam przede wszystkim gościem i mimo iż starałam się jakby wtopić w otoczenie, poznawać kraj coraz lepiej, zacząć mówić ich językiem, to jednak no, na zawsze będę inna, więc byłam traktowana jako gość. Zawsze bardzo mi pomagano, mężczyźni również, chcę to bardzo mocno podkreślić, tym bardziej tutaj powiem coś miłego, bo widzę, że dużo jest panów na sali. Również przez wszystkie lata pobytu i pracy Nepalczycy, również mężczyźni, bardzo mi pomagali. Poznałam wielu Nepalczyków, mężczyzn, feministów, tacy także są. I oni pomagali mi dlatego, że wierzyli, że to, co robię, jest ważne i że te historie odpowiednio opowiedziane mogą przynieść zmianę kobietom, a przez to także mężczyznom, bo to jest bardzo krótkowzroczne myśleć, że rozwiąże się problem, znaczy nie, jakby ignorując problem połowy społeczeństwa, czyli kobiet, że ta druga połowa będzie okej, że będzie sobie doskonale radzić. Tak nie jest i tak nie może być, dlatego rozumiejąc to, widząc to w tym szerszym kontekście, mężczyźni właśnie też dążą do zmiany statusu kobiety. Niestety nadal jeszcze nieliczni, mniejsza ich liczba niż byśmy chcieli, ale rosnąca. Także bardzo mi pomogli w mojej pracy, więc na początku jako turystka, później w pracy reporterskiej czy w pracy społecznej bardzo mi tam pomagali. Dlatego się tak czułam dobrze, jak w domu, dlatego zostałam tak długo i chcę Państwu, mam nadzieję, że byłam w stanie przekazać tą informację odpowiednio, że tak, to jest prawda o Nepalu, ale ona nas nie uderza na co dzień. Na pewno nie nas, o nas będą się troszczyć, będą o nas dbać, będą nas szanować, wręcz hołubić, więc bardzo Państwu polecam podróż do Nepalu. No dobrze, ale w tym Nepalu, siedząc w nepalskim domu, siedziała Pani przy stole z mężczyznami, tak? Tak, chyba wiem, co by Pani myśli. No tak. Właśnie. No tak, ja... A gdzie były kobiety? Tak, kobiety były w kuchni. Tak. No było, te wizyty na polskim domu były taką trudną zawsze próbą dla mnie, takim stąpaniem po cienkim lodzie, bo musiałam pamiętać o manierach i o odpowiednim zachowaniu gościa. Byłam wdzięczna. I pamiętajmy, jest to jeden z najuboższych społeczeństw na świecie. Przy czym jeden z najbardziej hojnych, jakie znam. Więc nie mogłam sobie pozwolić na żadne uwagi pod adresem moich gospodarzy. Po prostu uznawałam, że nie wypada, że to nie jest, że to nie jest miejsce i czas, że może ich to dotknąć. I że są, że opisanie później tego bez konkretnych imion, nazwisk, że to będzie tą moją walczącą stroną. A tam przy tym stole z ludźmi, którzy mnie podjęli, przyjęli tak hojnie, że jest czas na coś innego. Natomiast było mi bardzo trudno akceptować to po prostu. Mężczyzna, pan domu, zajmuje się
role są bardzo jasno podzielone i kobiety nie pozwalają sobie na to, żeby z tej roli wyjść. To znaczy, mężczyzna zabawia gościa, podejmuje go rozmową, a kobieta w tym czasie gotuje w kuchni, przygotowuje posiłek, później obsługuje jedzących, później sprząta ze stołu i tak dalej, więc jej praktycznie nie ma. I wszystkie moje takie nieśmiałe, a może zaczekamy na panią domu, za każdym razem się starałam zamanifestować moją preferencję, ale raz i w bardzo grzeczny sposób, żeby wiedzieli, jakie jest moje stanowisko, natomiast nie nalegając. No oczywiście nie byłam w stanie niczego zmienić, bo to jest zmiana, która musi przyjść z nowym pokoleniem. Więc no, obserwowałam, znaczy to mnie nie dotykało bezpośrednio, natomiast ja obserwowałam tą dyskryminację. Zresztą w naszych polskich domach, domach naszych babci czy mam też jest to, czy w hiszpańskich domach, gdzie mieszkałam, to też jest nadal jeszcze rzeczywistość niektórych, więc pamiętajmy, że jest to opowieść o Nepalu, właściwie jest to opowieść o prawach kobiet, prawach człowieka z Nepalem w tle, czyli o treściach uniwersalnych. Kto z Państwa czytał, może wie, że jest wiele odwołań do rzeczywistości w innych krajach. Natomiast tam jest mocno osadzony Nepal jako ten główny case study, czyli ten studium przypadku. Ale ja się upieram, że napisałam książkę o treściach uniwersalnych z Nepalem w tle. Zresztą przy pierwszych wersjach książki, które prosiłam o znajomych o opinię, słyszałam bardzo zaskakujące było to dla mnie. O, to zupełnie jak u nas. Więc ja też nie znałam, może mieszkałam 11 lat poza Polską, może wyidealizowałam też tempo zmian w Polsce, może przeceniłam i było to dla mnie zaskakujące odkrycie, te właśnie opinie pierwszych czytających, że o, to zupełnie jak w Polsce, bo to podobnie jak było, albo podobnie jak jeszcze ciągle u nas jest, a więc proszę mnie zastopować, bo ja mogę tak być na mnie. Nie, proszę mówić, choć ja mam ochotę się wtrącić, bo trochę się nie zgadzam z tym, co pani mówi, ale też się zastanawiam, bo być może to jest tak, że jeśli, drodzy Państwo, spotykamy się w bibliotece, no, jesteśmy wśród ludzi, którzy czytają książki, którzy słuchają, wiedzą więcej, interesują się czymś, więc jeśli otaczamy się ludźmi takimi, a nie innymi, tak jak jesteśmy sami, to zastanawiamy się, no, jak może być inaczej. Tak jak pani mówi o tym, że w Polsce może być bardzo podobnie, ja się zastanawiam, kurczę, ale w którym momencie jest podobnie? No bo jeśli czytam, że na przykład kobieta w ciąży, generalnie w Polsce, jeśli kobieta jest w ciąży, to jest w stanie błogosławionym i cieszy się, jeśli to jest chciane dziecko. A kobieta nepalska gdzieś tam jest najchętniej, to chyba mam wrażenie, że najlepiej by było zamknąć ją w domu, żeby te 9 miesięcy przesiedziała, żeby nikt nie widział jej brzucha. No wiadomo, bo gdyby było wiadomo i pozwolono robić to badanie USG, że będzie syn, no to wszyscy by się cieszyli, no ale dziewczynka ma takie samo prawo do życia. Więc i ta ciąża, i nie wiem, wyzyskiwanie też, ta praca dzieci. Ja wiem, że to się zmienia wszystko, ale to jest mimo wszystko tak bardzo, bardzo różne i bardzo bolesne i trudne do zaakceptowania, to co się tam dzieje, tak? Różne problemy. Więc dlaczego w Polsce jest tak samo? No niekoniecznie chyba. Jednak tych różnic jest dużo więcej. Myślę też, że
mogą być, może to być też bardzo różne w zależności od regionu, prawda? Bo Katmandu pewnie jest zupełnie innym miastem, dużym, też zróżnicowanym, jeśli chodzi o kastowość i to rozwarstwienie, a inaczej jest pewnie w takiej zapadłej, nie chciałam używać tego określenia, ale chyba będzie na miejscu, wsi, gdzieś tam, gdzie ta tradycja jest bardzo mocno kultywowana. Rozumiem tendencję do takiego rozróżnienia, ale jest wręcz odwrotnie. To znaczy, opresja wobec kobiet, jak wspomniałam na początku, zależy od tego, z jakiej grupy etnicznej i religijnej się wywodzi. I teraz im wyższa generalnie kobiety należące do systemu kastowego, czyli wyznające hinduizm, są znacznie bardziej kontrolowane. I teraz, czyli ich samostanowienie, ich osobie, prawda? Ich wola jest ograniczana, swoboda i tak dalej. I jest to wprost proporcjonalne do wysokości kasty. To znaczy, im wyższa kasta, tym większa kontrola nad kobietą. Dlaczego? Dlatego, że najwyższe kasty orientują się w życiu na takie kategorie jak prestiż i honor. I teraz kobieta jest nosicielem, moralność kobiety przekłada się na moralność członków rodziny, pozostałych członków rodziny. Kobieta jest nosicielem prestiżu i honoru dla rodziny. I teraz wynikają z tego dwie rzeczy, paradoksalnie. Z jednej strony daje to kobiecie wielką władzę w rodzinie, a z drugiej niesie ze sobą bardzo przykre konsekwencje. Bo w jaki sposób kobieta może przysporzyć honoru rodzinie? Jeżeli na przykład urodzi synów, syna, jeżeli jest wzorową panią domu, wzorową matką, synową, żoną i tak dalej. Natomiast może też przynieść hańbę pozostałym członkom rodziny. W jaki sposób? Tutaj jest oczywiście bez liku, lista jest nieskończona. Na przykład przez fakt, że urodzi same córki, albo że zostanie zgwałcona. A mimo że to jest jedna a propos podobieństw. Jest to jedno z podobieństw, że często ofiary gwałtów nawet w Polsce obwinia się za ten sam mechanizm działa w Nepalu. Więc mimo iż została ofiarą napaści fizycznej przemocy, kobieta obwinia się o to, że została zgwałcona. I teraz ten akt przemocy dokonany na niej hańbi pozostałych członków jej rodziny. I już nie mówię o jej dobrowolnym, niemoralnym prowadzeniu się. To już jest w ogóle naganne, więc i bardzo surowo karane. I w ten sposób, to dlatego właśnie kobiety są kontrolowane. Trzeba patrzeć im na ręce, trzeba kontrolować każdy ich ruch, dlatego że ich moralność przekłada się na moralność pozostałych członków rodziny, czyli mężczyzn. Niemoralne, nie działa to w drugą stronę. Niemoralne prowadzenie się mężczyzny nie przekłada się na brak honoru krewnych kobiet, prawda? Tak, może mieć, drodzy Państwo, tak. Mężczyzna może mieć kilka żon, tak? Może sobie wyjechać za granicę, może robić co chce, może wrócić, nie musi się przed nikim tłumaczyć. Tak, i stąd właśnie to nie tyle pochodzenie, znaczy zamieszkanie, czy to wioska, czy Katmandu, największe znaczenie ma pochodzenie, grupa etniczna, i gdzie w strefie tej hierarchii kastowej usytuowana jest dana kobieta. Więc im wyżej
w hierarchii kastowej, tym większy nacisk na to, aby zachować prestiż i honor, tym większa dbałość o to. A żeby ten honor ochronić, trzeba kontrolować kobietę. Stąd właśnie to jest paradoksalne, dlatego że te najwyższe kasty są jednocześnie najlepiej wykształcone. Pomyślelibyśmy właśnie stereotypowo, że to na wsi jest najbardziej konserwatywnie, że kobieta, nie, wręcz przeciwnie, im niżej na drabinie społecznej, tym większa swoboda dla kobiety. Ona jest mniej kontrolowana, ma większą swobodę ruchów i decyzji i tak dalej, bo ta rodzina nie jest tak, ze względu na swoje pochodzenie, nie jest tak przywiązana, nie orientuje się na te kategorie prestiżu i honoru i czystości kastowej, jak najwyższe kasty. No a z tą ciążą nie chce mi się wierzyć, że chociaż kobiety, gdy są w swoim gronie, tak, że się cieszą, u nas się robi przyjęcia i daje się prezenty, a... Przez kilka lat się zastanawiałam, skąd, jak to pogodzić, że nie widzę nigdzie na ulicach kobiet w ciąży, a wszędzie biegają małe dzieci. A kobiety rzeczywiście ukrywają się z ciążą. To bardziej chodzi o płeć? O to, że jest taki strach, że nie będzie dziewczynka, że się będą wstydziły, że nie spełniły swojego zadania? Tutaj chodzi o to, że kobiety czują wstyd. Wiadomo, jeżeli miesiączka jest tematem, absolutnym tematem tabu, no to seks tym bardziej. Więc ponieważ nie ma niepokalanego poczęcia, jakby kobieta, pokazując swoją ciążę w miejscach publicznych, jednocześnie informuje o tym, że utrzymywała stosunki seksualne ze swoim mężem. I taki jest wstyd poczucie winy, wstyd, który im zaszczepiono, jak w każdej kwestii, którą otacza tabu, że po prostu nie mogą, z jednej strony jest ta radość, z jednej strony jest świadomość, że dzięki nim rodzi się nowe życie, że przybywa obywateli, że jest to naturalny proces i tak dalej, a z drugiej strony jest to głęboko zakorzenione poczucie, że dopuściła się aktu seksualnego z własnym mężem. Więc ten wstyd jest bardzo, bardzo głęboko zakorzeniony i on powoduje, że jest ten wewnętrzny konflikt kobiety i ona jest, a nikt jej tego nie tłumaczy, tak samo jak nikt nie tłumaczy dziewczynkom, co się dzieje z ich ciałem, kiedy zaczynają dojrzewać i tak dalej. Jak wspomniałam, raczej zamyka się je na 12 dni w ciemnym pomieszczeniu bez dostępu światła dziennego podczas pierwszej w życiu miesiączki, niż tłumaczy się im zmiany, które fizjologiczne, którym ich ciało zaczyna podlegać, więc nikt nie rozumie najprostszych rzeczy. Dlaczego tutaj też poziom edukacji, tu mamy wiele czynników, które się składa na to. Jest powszechna ignorancja, jest ten temat tabu, a powszechna ignorancja dlatego, że poziom edukacji jest bardzo niski. Dlaczego kobiety, oprócz tego, że kobiety obwinia się o wszelkie zło, także obwinia się je o to, że urodziły córkę, a nie syna. Dlaczego? Dlatego, że znajomość biologii jest tak niska, nikła,
że mężczyzna nie wie, że to on, jego materiał genetyczny decyduje o płci dziecka. A gdyby wiedział, to pewnie... Nie ma tego w podręcznikach. Pewnie i tak by to wyparł, bo wtedy musiałby mieć do siebie pretensje, prawda? Że nie ma potomka męskiego, który dokona rytuałów pośmiertnych i zapewni im przepustkę do nieba, więc ta ignorancja, brak rozmów naturalnych, zdawałoby się, tematach, to tabu i wstyd, to wszystko powoduje, że bardzo trudno jest przełamać różne społeczne blokady. Tak sobie myślę, że z drugiej strony jest ten kult Kumari, tak? Dobrze mówię? Tak, właśnie. I to, o czym pani też świetnie pisała, może coś by pani właśnie więcej powiedziała o tym kulcie, bo to też jest na swój sposób fascynujące. Bo to jest chyba taki jedyny moment, kiedy kobieta w jakiś sposób, jako symbol bóstwa, tak, jest kobieta, dziewczynka, dziecko, ale no, w płci żeńskiej jest wywyższana i uwielbiana i czczona. Tak i nie. Nic nie jest oczywiste, nic nie jest czarno-białe. Jest ten zasadniczy paradoks w Nepalu, którego sami Nepalczycy nie potrafili mi wyjaśnić. Dlaczego otacza się tak wielkim kultem boginie, kobiety, a dyskryminuje się właśnie kobiety... Czy dlaczego otacza się kultem boginie, a dyskryminuje się kobiety. Jest to ten zasadniczy paradoks, który powoduje, że jedno i drugie idzie ze sobą w parze. Znaczy, mężczyzna idzie do świątyni, gdzie oddaje cześć Sarasvati, czy Kumari, czy Parvati, czy innym boginiom, po czym idzie do domu i tłucze żonę na przykład. Jakby nie ma tutaj spójności i jedyne wytłumaczenie, jakie widzę, to ta interpretacja świętych pism, jakiej dokonali Brahmini, o której wspomniałam. Z jednej strony nie można wymazać bogiń ze świętych pism, z drugiej strony Brahmini wyznaczyli bardzo konkretne miejsce dla kobiety w rodzinie i w społeczeństwie. Więc jakby te pisma święte traktuje się, że one tam są i te boginie się, owszem, no, darzy się je kultem, szacunkiem, ale tak naprawdę na co dzień kierujemy się tym, co tymi wskazówkami, jak traktować kobiety, bo są po prostu wskazówki. Ja cytuję niektóre pisma świeckie właśnie, które były zainspirowane naukami brahminów, kapłanów, jak traktować kobietę w poligamicznym małżeństwie, jak się ma kobieta zachowywać, że i tak dalej, i tak dalej. Sporo jest tych nakazów, jak ma się idealna Nepalka zachowywać, to jest bardzo jasno określone i te wzory powinna się powiela i powinna je też uszanować kobieta, więc no, w tej takiej schizofrenii porusza się Nepalczyk i z jednej strony właśnie czci boginię, a z drugiej dyskryminuje kobiety. A jak chodzi o Kumari, to jest jeszcze jeden wątek, to znaczy on też był marginalizowany, dlatego że to jest ten produkt turystyczny, który się doskonale sprzedaje, też Kumari. Bardzo długo też nie mówiono o innych aspektach tej tradycji, dopóki w 2006 roku Pundevi Maharjan, czyli prawniczka, która się specjalizuje w prawach człowieka, zajęła się tą sprawą, to znaczy złożyła wniosek do Sądu Najwyższego o rewizję tej tradycji Kumari z punktu widzenia praw dziecka.
Bo tradycja Kumari, mówiąc w wielkim skrócie, polega na tym, że kilkuletnią dziewczynkę z rodu Shakya, z grupy etnicznej Newarów, wybiera się na kilkuletnią kadencję, do momentu, aż zaczyna dojrzewać, jako wcielenie bogini Taleczu. Bogini Taleczu była patronką królów z dynastii Malla, którzy rządzili do początku XIX wieku Doliną Katmandu. I przez wiele lat tym kultem właśnie darzono kolejne dziewczynki. Jest to tradycja szczególnie uwielbiona przez Nepalczyków, bardzo im bliska. No i też, jak wspomniałam, świetnie się sprzedaje, jak chodzi o produkt turystyczny. Jest taka bardzo malownicza. Kiedy Kumari wychodzi z orszakiem podczas świąt i festiwali, no jest to taki, można powiedzieć, show. Jest kolorowo, jest głośno, jest uroczyście. Więc to wszystko składa się na to i jest oczywiście otoczona nimbem też tajemniczości, bo mieszka w pałacu, jest nie z rodziną, tylko z opiekunami, więc modlą się do niej najczęściej. Są to kobiety, które przychodzą wypraszać łaski dla swoich chorych dzieci. Później wracają z darami, kiedy przekonane, że dziecko zostało uzdrowione, więc nie jest to tylko posąg, jest to żywa dziewczynka, do której jest dostęp, bo przyjmuje na audiencji wiernych. Więc to wszystko złożyło się na to, że jeszcze bardziej Nepalczycy są przywiązani do tej tradycji. Natomiast do 2006 roku nikt nie ośmielił się doszukiwać się innego dna w tej tradycji. Była ona jednoznacznie dobra. Natomiast, jak wspomniałam, Pundevi Maharajan wykazała się przeogromną odwagą, bo wsadziła kij w mrowisko. Wiadomo, że natychmiast pojawili się dzisiaj powiedzieliśmy hejterzy, którzy mieli jej to za złe, z jej własnej, zresztą ona się wywodzi z Newarów, czyli jeszcze gorzej, oskarżono ją o kalanie własnego gniazda i tak dalej. Ona jest osobą wierzącą, natomiast jako prawniczka specjalizująca się w prawach człowieka, zwróciła uwagę na niespójność tej tradycji Kumari z prawami dziecka. I złożyła rekomendację w Sądzie Najwyższym, w jaki sposób mogłaby być ta tradycja dostosowana do XXI wieku. I okazało się, że oczywiście po burzliwej dyskusji Sąd Najwyższy, czy ta dyskusja się toczyła w społeczeństwie. Sąd oczywiście nie powinien sugerować się tymi głosami. Sąd uznał wszystkie postulaty za właściwe i zmodyfikowano tą tradycję. Także to jest ten drugi aspekt. Jeszcze jest wiele takich tradycji, o których jeszcze nie zaczęto mówić, o ich drugiej stronie. Bo wiele takich jest, jak wspomniałam, wiele form przemocy w Nepalu po prostu jest nazywanych tradycją, więc o nich jeszcze, o wielu jeszcze nie zaczęto nawet mówić. Tutaj już ta batalia, jak chodzi o Kumari, została wygrana i zwiększono w znacznej mierze jej prawo do poruszania się, swobód i tak dalej, a przede wszystkim, o co walczyła zresztą Rashmila Shakya, jedna z poprzednich Kumarich, z którą tutaj też mam wywiad w książce. Ona też walczyła o lepsze warunki edukacyjne dla Kumari, bo ona wyszła z pałacu po upływie kadencji jako analfabetka.
Dlatego, że był jeden prywatny nauczyciel, który bał się zadawać zadania domowego bogini. Bał się po prostu, że na niego rzuci czar. Więc ona w swojej książce, Rashmila w swojej książce, zresztą w rozmowie też za każdym razem to powtarza, że podczas kiedy wychodząc z pałacu, podczas kiedy jako bogini teoretycznie powinna wiedzieć wszystko, nie wiedziała zgoła nic. Była po prostu analfabetką i musiała nadrobić wieloletnie zaległości, żeby móc dogonić swoich rówieśników. Także te lata stracone, te frustracje, ona o tych wszystkich problemach opowiadała publicznie. I dzięki tej kampanii, plus dzięki temu pozwowi w Sądzie Najwyższym, udało się wprowadzić tutaj zmiany. I to jest dla mnie jeden z takich, jeden z ważniejszych przykładów dających nadzieję, że można, bo jak wspomniałam już kilkakrotnie dzisiaj, Nepal jest społeczeństwem dewocyjnie religijnym, a jednak te zmiany były możliwe. Króla także traktowano jako wcielenie Boga Vishnu, a jednak w pewnym momencie, w 2008 roku, zdecydowano, że monarchia nie służy już dłużej interesom obywateli i Nepal od 2008 roku jest republiką. Także zmiany, Nepal zaskakuje. Wydaje nam się, że przez 100 lat tkwi w stagnacji, a później zaskakuje nie tyle ewolucją, co właśnie rewolucyjnymi zmianami. Więc tutaj Kumari, to, że można było wprowadzić zmiany mimo bardzo konserwatywnych sił, które były przeciwne, można było wprowadzić te zmiany i prawa człowieka dało się pogodzić z uczuciami religijnymi. A jak te zmiany wyglądają gdzieś tam dużo niżej, tak? Bo tutaj rozmawiałyśmy o tym najwyższym szczeblu. A jak to wygląda zmiana względem kobiet generalnie, bo o kobietach dzisiaj rozmawiamy, nepalskich, gdzieś tam dużo niżej, w takiej zwykłej, przeciętnej nepalskiej rodzinie? To też, jak już wspomniałam, bardzo wiele zależy od tego, z jakiej kasty ta rodzina się wywodzi, czy z jakiej społeczności religijnej. Ale też bardzo wiele zależy od świadomości samej kobiety. Generalnie można podzielić Nepalki na trzy grupy, tak bardzo, bardzo, bardzo ogólnie mówiąc. Jedna grupa to są kobiety nieświadome. Nieświadome swoich praw. Tak jak wspomniałam o ludziach młodych, czytając ten fragment. Kobiety, które nie wiedzą, jak może być inaczej, na przykład nigdy nie opuściły swojej wioski, są takie. Nie mają na przykład dowodu osobistego, bo po to już musiałyby się udać do stolicy. Nie potrafią pisać. Tak, więc są przekonane, że jest dobrze tak, jak jest, dlatego że nie znają alternatywy, nie wiedzą, że może być inaczej, że może być lepiej. Więc to jest jedna grupa, te kobiety, które są nieświadome. Drugą grupą są kobiety świadome, ale bierne. To znaczy, one wiedzą, że nie powinno być tak, jak jest, natomiast nie decydują się, żeby coś w tej sprawie zrobić. I teraz nie należy ich oceniać, dlatego że musimy się postawić w ich sytuacji. Społeczeństwo, rodziny, najbliższe otoczenie, rodzina czy społeczność natychmiast wprowadza w życie mechanizmy regulujące. To znaczy takie, które przywołają taką karnobrną kobietę do posłuszeństwa, do porządku. Więc ona, obawiając się represji, po prostu decyduje się nie buntować. Ona może też nie mieć
jakieś grupy wsparcia, gdzie mogłaby znaleźć inne głosy podobne do swoich. Brakuje jej pewności siebie. W miastach jest łatwiej, dlatego że jest ta bardzo silna obecność organizacji pozarządowych, które mają różne programy, na przykład budowania samoświadomości, budowania poczucia własnej wartości i self-confidence, pewności siebie. Natomiast jeżeli nie mamy takiej platformy gdzieś w małej miejscowości, czy po prostu obawiamy się reperkusji ze strony najbliższych, nie decydujemy się na walkę przeciwko własnym okolicznościom. Więc to jest ta druga grupa. Kobiety świadome, ale bierne. I trzecia grupa. Najmniej liczna, ale rosnąca w siłę stosunkowo szybko. To kobiety świadome i czynne, to znaczy działające na rzecz nie tylko poprawy własnej sytuacji, ale wszystkich kobiet. I to są te aktywistki, które mówią, piszą, działają, prowadzą projekty, prowadzą organizacje pozarządowe, czy działają w sposób nieformalny, bo tak też można, i bardzo prężnie. I to im właśnie należy się pomóc, bo no one też nie mają łatwo. To znaczy wiedzą. Najczęściej te aktywistki zwierzyły mi się, że działają z takim cichym przyzwoleniem mężów. Bez entuzjazmu panów może, ale z takim cichym przyzwoleniem. I teraz... Chciałem do ciebie się zapytać, jako mężczyzn, jak się rozbudza to, bo jakby rozbudzanie świadomości kobiet jakby powoduje tylko problem, bo tak naprawdę spotykam się ze ścianą. I to jest pytanie, jak się rozbudza tą świadomość mężczyzn, bo to jest tak naprawdę bakłów. Tak, ja też o to pytałam tych mężczyzn feministów i oni odpowiedzieli mi, że nadal jest tyle do zrobienia, jak chodzi o budowanie świadomości i wśród mężczyzn, i wśród kobiet, bo kobiety też w Nepalu są odpowiedzialne za powielanie tych patriarchalnych schematów. One też... Teściowe, nie? Tak, o tym też piszę, tak. Wszystko teściowe. Ale tu jest przypadek bardzo uzasadniony, no bo to jest takie błędne koło, nie? Bo... Kobiety w końcu mogą dominować, mogą sobie to odbić i robią to. I robią to. Wiele z nich jest takie ludzkie. Ludzkie, po prostu ludzkie. Tak. Ale właśnie o ile jeszcze te kampanie, które jeszcze nie docierają do zbyt szerokiego grona uświadamiające o prawach człowieka i tak dalej, kobiet, to ci mężczyźni przyznali, że najważniejsze to jest mieć to w sobie. To znaczy, nie potrafili tego zdefiniować, ale oni od najmłodszych lat po prostu dostrzegali w swoim otoczeniu tą niesprawiedliwość i nie mieli w sobie na nią zgody. Na przykład widzieli tą zgodę wśród nawet kobiet w domu na ten patriarchalny porządek, natomiast oni, mężczyźni, tej zgody nie mieli na to, żeby ojciec czy dziadek tak traktowali matkę i tak dalej, i tak dalej. Oni na tej zgody nie mieli i aktywnie działają zawodowo, żeby z tym walczyć. Ale też może jest to dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że mężczyźni też są ofiarami, tylko nie dyskryminacji. Mężczyźni cierpią z powodu złego rozumienia pojęcia męskość. I to też jest, wydaje mi się, taki rys nie tylko nepalski, ale w ogóle światowy. Ale podobno w Nepalu są właśnie, jest sytuacja taka, że są, to jest jedyny kraj chyba, gdzie są małżeństwa, gdzie jest jedna żona i kilku mężów. Tak. No więc jak to się ma do tego? Kto tam jest? To wiele są dyskryminowane. Ale sporadyczne przypadki. Tak, no jest to wyciągane, że tak powiem, jako
argument, natomiast jest to błąd statystyczny, który niczego nie obala. A wiąże się, a ma to tylko i wyłącznie podłoże finansowe. Chodzi o, jest to zaszłością, jest to prawnie nielegalne, ale jest to zaszłość, która chodziło po prostu o to, żeby nie dzielić ziemi między kolejnych synów i miało to po prostu, ponieważ 75% Nepalu to góry i wzgórza, bardzo tylko niewielki pas ziemi, to ziemie uprawne, żyzne, więc żeby nie dzielić ojcowizny, po prostu takie były wygodne manewry. Manewry, tak, arrangements chciałam powiedzieć, ale zobaczą Państwo, czasami brakuje mi słowa, 11 lat mieszkałam poza Polską i czasami nawet nie wyrafinowanego, ale najprostszego słowa czasami mi brakuje. Więc no, tak no, był nawet film dokumentalny o tej społeczności, natomiast ona o niczym nie świadczy. Znaczy nadal większość społeczeństwa, zdecydowana większość społeczeństwa cierpi z powodu jakiejś formy przemocy czy dyskryminacji. A mężczyźni, jeszcze wrócę do tego pojęcia męskości. Dlaczego? Dlatego, że przyjęło się, że powiem o Nepalu, ale zobaczą Państwo prawdopodobnie rys, z którym można się spotkać też w naszej kulturze. Często słyszałam od Nepalczyków, od chłopaków, mężczyzn, że nie mogli wybierać przedmiotów nieścisłych w szkole, bo to nie męskie. Po szkole koniecznie trzeba było wspinać się po drzewach, no bo to takie męskie. Jeżeli filmy, no to kino akcji, żadne tam romanse, sidła. Literatura to też konkretne gatunki, broń Boże, poezja. Więc widzimy, że są konkretne oczekiwania, nie tylko w stosunku do kobiet i ról, jakie mają w społeczeństwie do spełnienia, ale też konkretne oczekiwania, jak chodzi o mężczyzn. Oczekiwania wypływające z tego pojęcia męskości i sposobów, w jakie ono jest pojmowane, rozumiane. Więc no i ta presja, przede wszystkim ta presja, żeby podołać, żeby się wywiązać z tych oczekiwań społecznych, jakie się wobec mężczyzn ma, więc oni też w nas w swój sposób są ofiarami. Jest też na nich ogromna presja. Ja mam jeszcze takie pytanie, jeśli chodzi o kastowość. Czy jest możliwe w ogóle przejście z jednej kasty do drugiej? Teoretycznie jest możliwe, natomiast koszt emocjonalny, psychiczny jest tak ogromny, że niewiele osób się na to decyduje. Dlatego, że oni, te osoby są wyklęte. Jeżeli ja się rodzę już jako w niskiej kaście, to mam, że tak powiem, życie już przechlapane. Tak. Okay. A jakby ktoś chciał z wyższej do niższej, to może to jest łatwiej? Może i zdarza się. Są to przypadki małżeństwa z miłości, które są w znacznej mniejszości niż aranżowane, ale zdarza się, ale wtedy, jak wspomniałam, to są też, one nie zawsze przetrwają, no ale inne też nie zawsze przetrwają. Więc dlatego, że ogromna presja, znowu presja, obu rodzin takiej pary, bo nikt nie godzi się na mieszane, żadna z rodzin nie godzi się na mieszane związki i ogromna presja, żeby tą parę zniechęcić. A jeżeli już mimo wszystko decydują się na to, wtedy zostają wyklęci przez swoje najbliższe rodziny i zostają po prostu na pastwę losu.
Nepal w Polsce, w Europie, czy generalnie globalnej północy, nie jest to takim wielkim problemem, dlatego że my mamy inną mentalność. Jesteśmy społeczeństwami indywidualistów. Nepal jest społeczeństwem kolektywnym, gdzie rodzina, klan, kasta, grupa etniczna, społeczność, to wszystko ma ogromne znaczenie i nie wyobrażamy sobie świata poza tą kastą. Dopiero teraz tworzą się zręby ubezpieczenia społecznego w Nepalu, czyli jeżeli nie ma tej emerytury, jeżeli nie ma żadnych świadczeń, to tylko rodzina jest naszym zabezpieczeniem, klan i tak zwani swoi ludzie, po nepalsku Afno Manse, czyli cała ta sieć znajomości. I teraz jeżeli my rezygnujemy z tej sieci, to tak jakbyśmy rzucili się w przepaść. Tracimy nie tylko tą przystań emocjonalną, ale też finansową i tak dalej. Więc zdarzają się takie mieszane małżeństwa, czy jakby ruchy między kastami, ale bardzo rzadko. Ze względu właśnie na ten koszt. Płynnie przyszliśmy do pytań od Państwa. Czy Państwo mają jeszcze jakieś kolejne pytania? Nie wiem. Ja mam pytanie o to 80%, skąd Pani je wzięła? Tak, no są to dane, te konkretnie są to dane... Bo to jest olbrzymia, to się nie mieści w głowie, żeby to aż taki procent. Są to, te konkretnie są to dane ONZ-owskie. Zawsze staram się skonsultować kilka źródeł, tym bardziej pisząc o Nepalu, dlatego że Nepalczycy mają bardzo szalancki stosunek do twardych danych, więc generalnie trzeba podchodzić do wszelkich statystyk z wielką nieufnością, do tych rządowych, natomiast trzeba też je sprawdzać dla rzetelności, ale generalnie, jak wspomniałam, bardzo silna jest obecność organizacji pozarządowych w Nepalu i różnych agencji pomocowych, więc to są organizacje, które dysponują sporym budżetem, osobnymi departamentami researcherów, którzy zbierają dane i przeprowadzają takie badania. Jak wygląda ten wymiar takich zmian w takim podstaw, że tak powiem? Jak wyglądają działania tego organizacji w takim bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem? Jak to wygląda tak życiowo? W tym kontakcie czy z kobietami, czy z mężczyznami? Czy są jakieś, nie wiem, pogadanki, jakieś spotkania tajemne, czy jakieś... Jak to się wprowadza w życie? Jak to jest tak organicznie? Znaczy, o tyle dobrze... Tak, jak najbardziej. O tyle dobrze, że nie ma potrzeby potajemnego przeprowadzenia takich spotkań. Tutaj Pani pyta, jak to wygląda, te działania od podstaw, te zmiany, jak one są wprowadzane w życie. No, z jednej strony mamy te organizacje pozarządowe z tymi, czy międzynarodowe agencje, które tworzą raporty na świecącym papierze, prawda, które wydają się oderwane od tej ulicy, od tej rzeczywistości, od tego prostego człowieka. A z drugiej mamy tych pracowników w terenie, którzy od wielu lat właśnie działają w wioskach, społecznościach na rzecz zmiany w różnych dziedzinach. I wspominam w książce o kilku, też mogłam wybrać tylko kilka flagowych przykładów organizacji, które właśnie działają oddolnie od wielu lat, prowadzone przez kobiety, na rzecz kobiet, ale nie tylko, bo angażują całe rodziny i całe społeczności. I przykładów jest bez liku, bo teraz w jakiej dziedzinie zmiany, prawda? Wydawałoby się, że poprzez rolnictwo zmiana społeczna dla kobiet niekoniecznie, prawda? A wręcz przeciwnie. Nepal jest tradycyjnie krajem rolniczym, więc
zamiast postawić na kurs programowania komputerowego, który byłby niedostępny dla tych często niepiśmiennych kobiet, na przykład organizuje się szkolenia z piśmienności podstawowej finansowej, czyli użycie kalkulatora, czytanie nominałów, pieniędzy, prawda, żeby nikt nas nie oszukał w sklepie. Kolejnym etapem jest prowadzenie jakiegoś mikrobiznesu, czy to sprzedaż warzyw, czy na przykład hodowanie kozy i tak dalej, czy właśnie poprzez rolnictwo. I czemu to służy? Te kobiety, czy podopieczne organizacje pozarządowe, czy zrzeszone w kooperatywach, one dzięki temu nie tylko zyskują narzędzie do generowania dochodu, ale też zyskują przeróżne umiejętności, na przykład mówienia publicznego. Tam spotykają się na forum, gdzie tam muszą przedstawić swój biznesplan, gdzie muszą opowiedzieć o swojej sytuacji, gdzie i tak dalej, i tak dalej, więc one już mają jakąś, muszą wystąpić publicznie. Teraz Nepalki, może to nie jest fortunne słowo, ale są najczęściej zahukane, to znaczy dlaczego? Dlatego, że od małego wpaja im się, że kobieta nie powinna zabierać głosu publicznie, nawet przy rodzinnym stole, więc one nie mają żadnej możliwości ekspresji. A więc przez to, jeżeli słyszą ciągle o tym, że nie mają zabierać głosu, że utrzymuje się w przekonaniu, że nie mają nic do powiedzenia. Jak to wpływa na samoocenę, jak to wpływa na pewność siebie, prawda? Więc one w tych kooperatywach, kiedy się spotykają, kiedy jest właśnie przychodzi jakaś organizacja czy jakiś aktywista, który daje im tą sposobność, tą platformę, żeby się wypowiedziały, żeby zaczęły. One zyskują i pewność siebie, i obycie, prawda? Więc jest to holistyczne podejście, gdzie nie tylko dajemy im możliwość generowania dochodu, ale i pozyskania wszelakiego wachlarza umiejętności. I teraz, jeżeli już mają ten biznesplan, wprowadzają go w życie i tak dalej, zaczynają generować jakiś dochód, okazuje się, że, czy to nie od razu się ukazało, to badania na przestrzeni lat wykazały, że kobiety, które dysponują własnymi pieniędzmi, spotykają się z znacznie większym szacunkiem ze strony mężów, teściów i tak dalej, niż te, które nie zarabiają. Więc w ten sposób tutaj widzimy, jak pośrednio wzmacniana jest, kształtowana jest ich silniejsza pozycja w rodzinie i w społeczeństwie. Czyli przez te, wydawałoby się, niezwiązane bezpośrednio kroki, to wszystko prowadzi ku temu, żeby pozycja takiej kobiety i w jej domu, i w społeczności była silniejsza. Są też zmiany w języku, o których wspomniałam, które już tutaj aktywistki intelektualistki prowadzą takie i audycje radiowe, telewizyjne, publikacje, żeby o tym mówić, o konieczności zmian w języku. Więc, które też sterują, prawda, język steruje rzeczywistością, więc bardzo ważne jest to, jakiego określenia używa się na wdowę na przykład, czy to jest, czy jest to jakieś pejoratywne, czy nie, więc o to też są ludzie, którzy o ten aspekt dbają, a tych aspektów jest tyle, że i tych oddolnych inicjatyw, że nie jesteśmy w stanie ich wszystkich omówić, ale nie wiem, czy to satysfakcjonuje Panią odpowiedź. Jest tych działań sporo i właśnie te kobiety, o których piszę w książce, te konkretne aktywistki od wielu, wielu lat działają na tym polu. Ja mam takie pytanie, mówiła Pani o silnej roli mężczyzn.
i się spotkała się Panią z przypadkami homoseksualizmu na przykład, z męskiego, tak, i to... Powiedziałabym, że tak samo jak wszędzie na świecie. Więc tutaj kolejny taki rozkój, że jest to kolejny tabu, no ale też są ludzie już, którzy od lat działają i w tej dziedzinie oddolnie. Jest organizacja, która nazywa się Blue Diamond, która właśnie działa na rzecz praw LGBTQ i też poprzez, też zaczyna od języka, od praw, czyli jest silny lobby, żeby zmienić prawo. Działają też przez zmianę wizerunku, to znaczy są filmy dokumentalne, programy propagujące wizerunek tych osób jako normalnych obywateli, którzy chcą być szanowani, tak samo jak inni, chcą mieć swoje miejsce w społeczeństwie. Że oczywiście ich sytuacja jest bardzo trudna. Jeżeli sytuacja kobiet w Nepalu jest trudniejsza niż kobiet w Polsce, to wyobraźmy sobie, o ile, prawda, analogicznie sytuacja społeczności LGBTQ jeszcze trudniejsza niż homoseksualistów w Polsce. Ale Pani, też... Mówi Pani o pomocy, którą są organizacje pozarządowe, a jak odnosi się do przemocy domowej, do gwałtów? Sam system prawny, karny w Nepalu? Ambiwalentnie. Z jednej strony przemoc domowa została uznana za taką w 2009 roku. Czyli mamy akt przemocy domowej, bo wcześniej były to sprawy domowe. Wcześniej nikt nie ingerował, nie angażował się, były to po prostu sprawy domowe. Tak. Jest to od 2009, jak wspomniałam, jest to uznane za przestępstwo, przemoc domowa i powinna być ścigana. Natomiast też już wspomniałam o tym, że miesiąc temu wróciłam z Nepalu i właśnie byłam świadkiem jedna z przyjaciółek, właśnie Indira Ranmaga, która była tutaj na fotografii. Jej podopieczna została pobita przez męża. No i złożyły doniesienie na policję. Policja odmówiła przyjęcia tej skargi. Mimo iż cytowaliśmy ten akt z 2009 roku, jest to nadal, widzimy się, policjanta, który na służbie, który może po prostu odmówić. I wtedy co? Pozostaje Facebook, pozostaje jakaś kampania społeczna i połtyskiwanie i tyle, bo nadal jednak te siły hamujące zmiany są dominujące. Więc prawo swoją drogą, a wprowadzanie go w życie swoją. Ale jest to oczywiście, jest to pierwszy krok, bo jest już na co się powołać, prawda? Już jest na co się powołać. Dlatego tak ważna jest konstytucja, dlatego tak ważne są prawa, bo to już określa jakieś limity w naszej rzeczywistości, ale jakieś ramy legalne. Natomiast wprowadzanie w życie jest zupełnie inną sprawą. A co rząd Nepalu robi konkretnie w kwestii zwyczaju Chaupati? No bo jest to prawnie zakazane od kilku lat, tak? Od kilku czy kilkunastu, ale no trudno wierzyć, że ktoś tego przestrzega gdzieś tam w zachodnim Nepalu, tak, gdzie nie dociera nawet chociażby telewizja, tak, która opowiada o tych jednostkowych przypadkach, gdzie kobieta została spaliła się czy zaczadziała, tak, będąc w tej chatce na wygnaniu. Jak to w praktyce wygląda? Tak, no Chaupati zostało, czy przypomnę, że Państwu, to jest ta praktyka izolowania kobiet w trakcie miesiączki, żeby one nie kalały przestrzeni domowej. To znaczy, taka kobieta, w miastach to bardzo trudne, dlatego że jest bardzo gęsta sieć zaludnienia, więc praktycznie gęstość zaludnienia w Kathmandu jest większa niż w Nowym Jorku. Praktycznie ludzie siedzą sobie na głowie. Nie ma też planowania miejskiego, więc bardzo gęsta sieć zaludnienia.
i nie jest możliwe fizyczne izolowanie takiej kobiety, bo nie ma takiej przestrzeni. Natomiast na wsiach są to jakieś takie skledzone, czy już istniejące na przykład obory dla krów, czy innych zwierząt, czy jakieś specjalnie do tego celu sklecony z desek, czy z blachy falistej jakoś, czy suszonej na słońcu gliny, chatka, która oczywiście nie ma żadnych urządzeń sanitarnych, która nie ma ogrzewania, która nie ma oświetlenia, nie ma prądu, nie ma niczego. I tam izoluje się kobiety w czasie miesiączki. No i oczywiście dochodzi do różnych tragedii. Notorycznie słychać o tym w mediach, że na przykład, jak pani mówi tutaj, żeby się ogrzać zimą, taka kobieta rozpala sobie tam ogień. Natomiast wentylacji tam nie ma, więc już się nie budzi rano. Dochodzi też do ataków zwierząt, po prostu dzikich zwierząt, na taką kobietę. Ona jest tam bezbronna. Mężczyźni wykorzystują sytuację, że są tam te bezbronne same kobiety i też dopuszczają się aktów przemocy na nich, gwałtów i tak dalej. Więc o tych wszystkich przypadkach media informują. Co robi rząd? Rząd Nepalu nie robi nic w żadnej sprawie. I tutaj myślę, że jestem przekonana, że nie mówię to bez cienia przesady. Chapadi zostało zabronione prawnie w 2005 roku. I organizacje pozarządowe starają się wnieść w swój wkład przez kampanie uświadamiające i tak dalej. Natomiast nie dość, że rząd nic nie robi, to jeszcze, żeby temu zaradzić, to jeszcze pogarsza sytuację. W jaki sposób? Przykładem jest akcja sprzed dwóch czy trzech tygodni, właśnie inicjowana przez rząd, niszczenia fizycznego, po prostu niszczenia infrastruktury Chapadi, czyli tych chat. To nie jest rozwiązanie. Dlatego, że te kobiety będzie musiała spać na ziemi. Ona będzie musiała spać pod gołym niebem, a jest zima. Także one mówiły w mediach, że to nie jest rozwiązanie. Teraz musimy, nie przyjmą nas do domu, dlatego że jest zimno, a rząd zniszczył nam chatę. Nadal mamy pozostać poza domem. Teraz może nam dadzą koc, ale to nie jest rozwiązanie, czyli takie są działania rządu. Nie chcę w ogóle kontynuować tak. Tym temacie, dlatego że to jest... Znaczy, przypomina mi się też taka właśnie fajna, ciepła historia sprzed wielu lat. Nie badam nazwiska tego człowieka, ale był mężczyzna, który był wstrząśnięty tym, że kobiety nie mają dostępu do środków higienicznych w czasie menstruacji i przez kilka miesięcy konstruował maszynę do produkcji podpasy. Ale to Morgan and Tom. On jest akurat z Indii i zajęło mu to 6 lat. Ale to było w Indiach, nie w Nepalu? To było w Indiach, tak. Piszę o niej też w książce, bo jest to... Budujący przykład po prostu człowieka, który jeździł po wsiach, później tak i sprzedawał te podpaski za grosze, tak? Co więcej, nie wiem, czy widzieli Państwo film nagrodzony Oscarem w zeszłym roku. Okresowa rewolucja. Film opowiada o jednej z wiosek w Indiach, gdzie życie kobiet się zmieniło właśnie pod wpływem tej maszyny, którą Arun Ocalan skonstruował. Zaczęły produkować podpaski, sprzedawać je. Po prostu śledzi los tych kobiet w tej jednej konkretnej wiosce, ale jest też film, jest cała seria. On jest w ogóle już teraz bohaterem narodowym i dobrze. Cała seria o jego życiu, film nakręcony w Indiach. No i też sporo publikacji, także jest to niesamowita postać. A jego maszyny to już przekraczają granice. Eksportuje je też na inne kontynenty, także... Tak, mężczyźni wspaniali, feminiści są jak najbardziej w Indiach, w Nepalu, w Polsce.
coś się zmienia w kwestii tych dzieci, które są poza umowy małżeńskie, chociażby z gwałtu, bo z tego co kojarzę, to one są pozbawione tak jakby praw obywatelskich, tak? Czyli tak jakby u nas dziecko nie dostało PESEL-u, tak? Czyli co dalej z takim dzieckiem? Ono nie może na przykład pójść do szkoły, bo nie ma nazwiska, tak? Jak to wygląda w praktyce? Tak, to znaczy takie dziecko... pokładaliśmy wielkie nadzieje w nowej konstytucji, że ona to zmieni, że da pełne prawa, że ureguluje to przede wszystkim, no i tak się nie stało. Nadal został jeszcze taki obszar dyskryminujący, bo kobieta nie może przekazać, mając dziecko z gwałtu, kobieta nie może przekazać obywatelstwa na swoje dziecko. To mężczyzna, nadal ten patriarchat dominuje, więc jeżeli, czy na przykład ojciec zmarł, albo jest nieznany, albo jest dziecko z gwałtu, jeżeli zmarł, czy odszedł, zanim zdołał przekazać dziecku to zaświadczenie o obywatelstwie, co się dokonuje w Nepalu w wieku 16 lat, no to wtedy takie dziecko, konsekwencje są przeróżne, nie może założyć konta w banku, nie może pójść do szkoły, nie może otworzyć swojego biznesu, nie może starać się o pracę w administracji państwowej. Wszędzie tam, gdzie jest wymagany, nie może się starać o paszport, wszędzie tam, gdzie jest wymagane zaświadczenie obywatelstwa, wtedy takie dziecko po prostu jest pokrzywdzone. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna, bo to dotyczy i chłopca, i dziewczynki po prostu, jeżeli matka nie daje się matce prawa przekazania obywatelstwa swojemu dziecku. Czy są jakieś statystyki, ile jest takich osób w ogóle? 3 miliony? Nie bez państwowców, tylko osób bez obywatelstwa. Ja mam jeszcze takie pytanie, ale troszeczkę inne, dlatego że będąc w Nepalu oczywiście byłam zdruzgotana tym strasznym smogiem, tak, kontrolą noszenia maseczki i tak dalej. Wszędzie są palone śmieci, plastikowe butelki pod domami, gdzie się bawią dzieci. Czy coś się w tym kierunku dzieje i czy jest jakaś edukacja, uświadamianie ludzi, że po prostu, że no nie wolno palić tak tych śmieci plastikowych, bo wy to wdychacie, wy się czujecie. Nie wiem, jakie tam są statystyki chorób chociażby płuc, tak, ale tak. Czy jest jakakolwiek edukacja w tym kierunku? Bo te ogniska wieczorami są po prostu wszędzie. Tak. Co się zaczyna? Teraz od 2 lat zauważam zmiany na lepsze i tych zmian, są też zmiany na gorsze, ale tych zmian na lepsze jest znacznie więcej i to jest bardzo optymistyczne. To mnie bardzo napawa nadzieją. Zresztą zawsze mam pewne nadzieję, jak chodzi o Nepal. Jest to kraina możliwości. Można widzieć problem, można widzieć szansę na rozwiązanie. Ja widzę zawsze szansę na ulepszenie, na zmianę, więc a tym bardziej od 2 lat mniej więcej Nepal dostarcza argumentów no takich budujących jednak i na przykład pojawiają się kampanie uświadamiające, natomiast one nadal nie mogą mieć pozytywnego odzewu, dlatego że mówi się ludziom, że to jest niedobre, ale nie oferuje im się alternatywy. Więc oczywiście wiadomo, jakie są, wszystko wiadomo, wszystkie dane są dostępne. Wiadomo, jaka jest deforestacja, wiadomo, jakie jest zanieczyszczenie, wiadomo, skąd się to bierze i tak dalej, i tak dalej. Ale jest tak słaba pociąganie do odpowiedzialności, że po prostu jest przekonanie o powszechnej bezkarności. Więc przepisy, jak wspomniałam, pojawiają się, są korzystne różnym zmianom na lepsze, ale bardzo słaba jest implementacja. Czyli żadnych kampanii informacyjnych takich na przykład w środkach... I kampanie, tak, kampanie są, tylko że znowu wracamy do punktu wyjścia. Dobrze, nie będę palić plastiku, tylko zaoferuj mi alternatywę.
prawda? Czy zaskoczyło mnie, będąc w Gąbie, gdzieś już tak wyżej położonej, gdzieś okolice Dunika albo że tam mnie zaskoczyło, że właśnie przy klasztorze były pojemniki na segregację śmieci. I ci mnisi chyba segregowali te śmieci i zastanawiałem się, co dalej z tymi śmieciami się tak naprawdę dzieje w kraju, gdzie się pali na ulicy. Segregacja istnieje. Znaczy takie zalążki, że tego nie widać na ulicach. Natomiast ja się temu przyglądam bardzo dogłębnie, dlatego że piszę doktorat z Nepalu z organizacji hybrydowych, czyli między innymi badam, czy miałam okazję nawet w ostatnich tygodniach spotkać osoby, które rzeczywiście zajmują się recyklingiem i mają pełne ręce pracy, bo na razie jest ich na rynku niewiele, ale są już zalążki i pojawia się, mają coraz więcej klientów, co oznacza, że świadomość rośnie. Na razie kilkaset domostw to jeszcze nie jest rewolucja, ale nie tylko już są kampanie, ale pierwsze zalążki całego ekosystemu. To znaczy są ludzie, którzy zbierają śmieci, którzy segregują, później którzy je przerabiają i z których produkują inne. Także cała ta sieć istnieje, ale oczywiście to jest na razie kropla w morzu potrzeb. Mam pytanie tak zupełnie z innej strony. Jakie jest podejście tego społeczeństwa do Europejek jako kobiet? Czy pani kiedyś odczuła jakąś formę dyskryminacji tylko dlatego, że pani jest kobietą, czy dla nich, nie wiem, Europejczyk ogólnie jest już w ogóle poza tym wszystkim, więc nie rozróżniają tego? Bo jest może pani jest pani kobietą, więc na innych prawach. Jeżeli narodzenie się kobietą jest jakimś przekleństwem, czy gdzieś to tkwi? Nie, my jesteśmy, zanim kobietą, najpierw jesteśmy gościem. Mhm. Także ten nasz status, nadrabiamy statusem gościa. Dzięki temu ta nasza kondycja kobiety nie ciąży nam tak bardzo w Nepalu. Ja tylko raz się spotkałam, zapomniałam państwu wspomnieć o takiej anegdocie, raz się spotkałam z dyskryminacją w urzędzie, ale to urzędnicy to jest inna rasa ludzka w Nepalu, więc o nich też nie mówmy. Raz się spotkałam z taką sytuacją, że urzędnik nie mówił do mnie, chociaż to ja byłam petentem, ale zwracam się do stojącego obok mnie mężczyzny, kolegi, który był na tyle uprzejmy, żeby mnie przywiózł do tego urzędu. Tylko że w Nepalu nie ma nazw ulic, nie ma adresów. 2 miliony ludzi mieszka pod adresem Katmandu, Nepal. Więc taka pomoc, że ktoś po prostu podrzuci mnie do odpowiedniego urzędu, to wielka, wielka pomoc, więc skorzystałam. Natomiast w ogóle ta osoba nie orientowała się w procesie, który trwał już od kilku miesięcy. Te wszystkie zawiłości i tak dalej. I ja nagle znalazłem się wrzucony w te odmęty absurdu urzędowego, chociaż Nepalczyk obyty z tym, ale nie orientował się w mojej sprawie, która jako obcokrajowiec jest zupełnie inna, ma inne podłoże, inne wymagania i tak dalej. I ten urzędnik, była taka kuriozalna sytuacja, że zwracam się do tego mężczyzny, bo on był mężczyzną. Natomiast nie miał żadnej wiedzy na temat sprawy, w której się teraz znaleźliśmy. I mnie pytał, ja mu odpowiadałam, po czym on odpowiadał urzędnikowi. I teraz bardzo to było wszystko nerwowe, tylko że ja bałam się, że w pewnym momencie ten urzędnik straci cierpliwość i odeśle mnie z niczym. Bo ten biedny chłopak bardzo się nie mógł zorientować. Mi to zajęło kilka miesięcy, żeby
podążać tym trybem nielogicznym myślenia nepalskiego urzędnika. I teraz nagle miałam to wszystko wytłumaczyć w kilka sekund, zanim się zniecierpliwił urzędnik. Więc to było, natomiast ja nie byłam partnerem do rozmowy, bo byłam kobietą. I on nie mógł stracić twarzy, zwracając się do mnie. I to była jedyna taka, dzisiaj mogę się z tego śmiać, sprawy nie załatwiłam. Natomiast no, była to jeden taki incydent przez ponad 5 lat. Generalnie z wielką otwartością mężczyźni i kobiety traktowano mnie, z wielką życzliwością, z wielką otwartością. Bardzo się czułam u siebie. Więc, no a co się uważa, to spytała pani, tak zamachałam się, dlaczego? Dlatego, że spytała pani, co myślą o Europejkach. No myślą, że jesteśmy rozwiązłe. Bardzo mnie to zawsze oburzało. Nie wiedziałam, skąd to się bierze. Natomiast jak przyjechałam, to już tak słyszałam, że jest takie, że pokutuje takie przeświadczenie.